Dzień dobry. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam gospodarza dzisiejszego spotkania, pana wojewodę Zbigniewa Koniusza i oczywiście wszystkich państwa. I oddaję głos pani. Czy tu stąd, stąd? Chyba stąd, stąd, stąd. Stąd. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mam okazję po raz już nie pierwszy gościć w Kielcach. Z ogromną przyjemnością przyjeżdżam. Temat dzisiejszego spotkania naszego i dokumentów, które zaraz z panem wojewodą podpiszemy, to jest kwestia wsparcia dla pieczy zastępczej, dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i wszelkich rodzinnych form pieczy zastępczej. W tym trudnym czasie pandemii, który nas dotknął, którego się nie spodziewaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, tutaj chociażby w tym miejscu wspólnie się spotykając, jest tematem bardzo trudnym. Rząd przez ostatnie kilka miesięcy walczył intensywnie z dwiema sprawami, podejmując dwa największe wyzwania. Pierwsze to jest ochrona nas wszystkich zdrowotna przed skutkami tej pandemii. I to się udało. Myślę, że patrząc dzisiaj na to, co przez te kilka miesięcy wydarzyło się w Polsce i w Europie, widzimy, że skuteczne były wszystkie działania, bardzo szybkie i sprawnie podjęte. Dzięki temu udało nam się właściwie suchą stopą przejść przez ten czas. Nie spotkał nas scenariusz ani włoski, ani hiszpański. I nasza służba zdrowia, która obiektywnie rzecz biorąc jest na pewno w słabszej kondycji niż służba chociażby w Niemczech czy Włoszech, nie miała takiego problemu, z jakim właśnie nasi sąsiedzi się borykali. I to jest wielka, wielka sprawa, z której się bardzo cieszymy. Oczywiście odbyło się to też dzięki dużej dyscyplinie całego społeczeństwa i to też warto podkreślać. Druga rzecz związana z tym w oczywisty sposób to jest zamrożenie gospodarki, całego naszego życia społecznego, które wiadomo, jakie może nieść ze sobą skutki, ale właśnie tutaj też działania rządu pokazały, że nie musi być tak tragicznie, jak mogłoby się wydawać, dlatego że przygotowana tarcza antykryzysowa, a także tarcza finansowa, którą przygotował Polski Fundusz Rozwoju, to jest szereg bardzo wielu różnych instrumentów, które pozwalają ochraniać duże firmy, średnie firmy, małe firmy, mikroprzedsiębiorców, pracowników. Właściwie z tego bogatego portfolio instrumentów praktycznie każdy może znaleźć to przysłowiowe coś dla siebie. I to też działa. Dzisiaj też będziemy mieli z panem wojewodą przyjemność spotkać się w jednej z firm na terenie tutaj Kielc, która skorzystała w dużym stopniu z tych instrumentów i dzięki temu może chronić swoje miejsca pracy i myślę optymistycznie patrzeć w przyszłość. To jest coś, co mnie bardzo buduje, bo dzisiaj rano miałam na Mazowszu takie spotkanie w jednej z firm i powiem szczerze, czuć entuzjazm i optymizm przedsiębiorców i to jest bardzo, bardzo pozytywne i z tego się bardzo cieszę. Natomiast to wszystko nie oznacza, że nie pamiętamy o innych sferach. I tutaj dzisiaj ta umowa dotycząca pieczy zastępczej to jest dowód też na to, że nawet w takich trudnych momentach nie zapominamy o tych grupach być może mniej licznych, w tym przypadku akurat dobrze, że mniej licznych, ale też które potrzebują bardzo dużego wsparcia. I miło mi poinformować państwa, że też dzięki wysiłkom naszego ministerstwa, Ministerstwa Funduszy, udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej finansowanie dla projektu wyposażenia pieczy zastępczej w komputery i inny sprzęt potrzebny w ogóle do funkcjonowania, a głównie do funkcjonowania w ramach zdalnej szkoły.
Myślę, że nawet szkoła, która wróci we wrześniu do tak zwanej normalności, w pewnym sensie będzie jednak inną szkołą niż tą, z którą mieliśmy do czynienia przed pandemią. I myślę, że jest bardzo ważne, żeby dzieci, również te dzieci właśnie, które przebywają w ośrodkach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy w rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych, żeby te dzieci też miały równe szanse. I dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mieli dzisiaj okazję podpisać umowę, dzięki której ponad 4,5 miliona złotych będzie przeznaczone na wyposażenie tych placówek właśnie w województwie świętokrzyskim. Pula dla całej Polski to jest 130 milionów na ten cel dla wszystkich województw. Dzięki temu uda nam się wyposażyć w komputery, oprogramowanie, sprzęt potrzebny do takiego zdalnego funkcjonowania przez te rodziny, właściwie wszystkie dzieci, które są w pieczy zastępczej. Jest ich w Polsce ponad 70 tysięcy. To jest ogromna rzesza dzieci pokrzywdzonych przez los, ale to jest też taka grupa, która nam maleje z roku na rok i to też jest bardzo pozytywne. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej okazji właśnie udaje nam się rozpocząć taki cykl tych wojewódzkich podsumowań też i przy tej okazji podpisywania tych umów. I to właściwie tutaj, żeby nie przedłużać, tylko jedną rzeczą chciałam się z Państwem podzielić, taką refleksją nad systemem pieczy zastępczej w Polsce. Nie tak dawno obchodziliśmy 20-lecie pieczy zastępczej w Polsce i patrząc na chociażby taki horyzont 20 ostatnich lat, widać, jak bardzo to się zmieniło. Mam na myśli taki bardzo, myślę, sprawnie postępujący w Polsce proces deinstytucjonalizacji. To jest proces, który przebiega w zasadzie w całej Europie. W Polsce wygląda to bardzo dobrze w statystykach, ale nie o statystykach chciałam dzisiaj mówić. Natomiast chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że z tych 70 ponad tysięcy dzieci, które w ten sposób się wychowują poza swoimi rodzinami biologicznymi, duża większość, bo 77%, to są dzieci, które są zaopiekowane w ramach właśnie różnych rodzinnych form pieczy zastępczej, czyli rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych. Natomiast tylko jedna czwarta, 20-kilka procent tych dzieci przebywa w domach dziecka i te domy dziecka też nie są już takie jak te domy dziecka, które bywały kiedyś, jak sobie niektórzy z nas może wyobrażają. Jeszcze do niedawna standardem było ponad 30 dzieci na jedną placówkę. W tej chwili mamy standard, taki założony cel w związku z tym procesem deinstytucjonalizacji, że nie powinno być więcej niż 14 dzieci w jednej placówce. I jesteśmy już bardzo blisko tego statystycznego celu, bo jest na dzień dzisiejszy około 15. Z tym procesem związanych jest nie tylko zmniejszanie tych placówek instytucjonalnych, ale też właśnie zwiększanie liczby rodzin zastępczych. I tu właśnie w tym miejscu chciałam przy tej okazji wszystkim rodzinom zastępczym bardzo podziękować, bo bez rodziców zastępczych, bez tych osób, które z wielkim sercem podejmują się tak trudnej pracy, żadne finansowanie unijne, żaden system, żadne instrumenty państwowe po prostu by nie zadziałały. Dlatego myślę, że jest to dobra okazja, żeby też w tych dniach pomyśleć właśnie ciepło o tych rodzinach, które wychowują dzieci przy bramie. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pani Wojewoda, proszę. Szanowni Państwo, no z tego miejsca pierwsze słowa to bardzo dziękuję Pani Minister za osobiste przybycie i możliwość podpisania tak naprawdę z Państwem Polskim, a przez Panią Minister tutaj tej umowy. Rzeczywiście Pani Minister wyczerpująco ogarnęła temat, no ja tylko dopowiem do tego, że tych dzieci pozostających w pieczy na terenie województwa świętokrzyskiego jest przeszło 2000, ale rzeczywiście korespondujemy z tym, co Pani Minister powiedziała, czyli zdecydowanie odchodzimy od takiej, no nie powiem, przemysłowej
kultury zaopiekowywania się tymi dziećmi w postaci dawnych tam domów dziecka i tak dalej. U nas to rzeczywiście jest około 80%, gdzie tą pieczę stanowią najbliższa rodzina bądź rodziny zastępcze. I tutaj nie odbiegamy od średnich, wręcz przeciwnie. Tych jednostek, jeżeli byśmy tak przeliczyli, na te 2000 dzieci jest prawie 1000. Także no z tego zdecydowana większość to są rodziny zastępcze. I tutaj możemy się tym poszczycić, że bardzo szybko doszliśmy do tego typu statystyk. Te dzieci są naprawdę w bardzo trudnych, często w okolicznościach przekazywane w tą pieczę. W związku z tym każde środki przekazane na ten cel są bardzo istotne i są oczekiwane przez rodziny. Ja bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj te umowy podpisać, ale to, tak jak pani minister zaznaczyła, jest tylko jeden z elementów wspierających rodziny, bo tych elementów rząd polski buduje w ostatnich praktycznie 5 latach bardzo dużo instrumentów, coraz to nowych się pojawia. Ten akurat, który dzisiaj podpisujemy, no jest jak gdyby związany z koronawirusem, ale szanowni państwo, polityka rządu jest długofalową i wieloaspektową polityką, także ten element tylko uzupełnia całość obrazu, jaki staramy się zbudować, i ministerstwo, które pani minister reprezentuje, to jest bardzo dobrym przykładem tego, że rodzina jest na pierwszym miejscu, wszystko dalej to dookreśla jak gdyby funkcję tej rodziny i jej status tak naprawdę. Także, żeby nie przedłużać, bardzo dziękuję za przybycie osobiste i chcemy tu panią minister gościć jak najczęściej, bo współpraca nam się bardzo dobrze układa. Coraz, co prawda, panią minister najczęściej ostatnio widzę na wideokonferencjach, widzimy się przez media, ale no dzisiaj okazja jest niepowtarzalna, także bardzo proszę panią minister. Gratuluję ministerstwu i gratuluję sobie naszym podopiecznym. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy państwa oczywiście na drugą część naszego dzisiejszego spotkania w piekarni pod telegrafem. Także tam będziemy mniej więcej około 14:30. I mam nadzieję, że to zobaczymy. Dziękujemy bardzo.